Z Ewangelii według św. Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłem się z tobą? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Jaka jest nagroda i o co chodzi z tym denarem? Nagroda jest po pierwsze życie wieczne w przyszłości. Chodzi oczywiście o niebo, ale to nie tylko to, ponieważ Ewangelia mówi, że Bóg Ojciec zwraca nam po 100-kroć, oddajemy coś Jemu, a On zwraca nam 100 razy tyle tutaj, po tej stronie życia, w Kościele pielgrzymującym, i życie wieczne w przyszłości. Oprócz tego jeszcze jest tutaj nagroda życia wiecznego wewnątrz, w sobie. To jest taka nagroda życia wiecznego, która twoje życie i twój duch zależy nie od świata, tylko staje się zbuntowany względem świata, staje się też niezależny. O tej niezależności mówi bardzo często Święty Piotr: będąc niezależnym od nikogo, stałem się sługą wszystkich. I o tą taką świętą niezależność i obojętność względem świata też to jest tym darem Pana Boga, ponieważ Pan Bóg mówi: daj się nająć do pracy. I tutaj są 3 momenty u tych osób, które dały się nająć do pracy. Po pierwsze czas, w których ich nie było na rynku. Niektórzy się, ten jeden dzień, który mamy, te 12 godzin, to jest całe życie człowieka. On powstaje rano i umiera wieczorem, powstaje, rodzisz się, umierasz. I niektórzy dali się zatrudnić z samego rana. Na przykład ostatnio mieliśmy wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jako 18-letni chłopak już umiera z opinią świętości. Dał się nająć z samego rana, niektórzy dają się nająć później, a niektórzy w ostatniej chwili. Pierwszy obywatel Królestwa Niebieskiego to jest łotr, który dał się nająć, na dobrą sprawę nic wielkiego nie zrobił, oprócz tego, że prosił o zmiłowanie. Szczerze, Pan Bóg zna naszą szczerość bardziej niż my sami. My nawet myślimy, że my coś obiecujemy szczerze. Na przykład Święty Piotr obiecywał, że: Panie Boże, Panie Jezu, ja Cię nigdy nie zdradzę, a Pan Jezus zna tą szczerość. I w modlitwie, jak i stawanie przed Bogiem, naprawdę bardzo chodzi o szczerość. A tą bardzo łatwo też prowadzić duchowość swoją na zasadzie aktora. I o tym mówi Ewangelia bardzo mocno i często przypomina, żebyśmy nie byli aktorami. Aktor to jest ktoś, kto narzucił zewnętrzne formy, a w środku jest pusto. I o tym mówi na przykład Chrystus. Jeśli coś takiego zrobiłeś, to jesteś nie tyle, po prostu nie robisz dobra, co jesteś wrogiem dla Ewangelii. jeśli narzuciłeś na siebie zewnętrzne formy, a nie ma, a w tobie jest pusto, jesteś grobem pobielanym, który niszczy wszystkich naokoło, więc to nie jest tak, że jesteś bierny dla całej historii i dla całego dzieła budowania Królestwa Niebieskiego. Więc to jest bardzo ważne w Ewangelii. Ale wracając do tych robotników, tutaj mamy trzy etapy. Po pierwsze, ten czas, kiedy ich nie było na rynku, to jest czas, kiedy pracowali w jakiś tam sposób, z czegoś tam żyli. I doszli do pewnego momentu, który mówi, że ta praca jest za mała. Oni nie mają pracy, oni mają z czego się utrzymać, oni czegoś nie mają, im brakuje. I za czasów Chrystusa ludzie, którzy potrzebowali pracy, potrzebowali pieniędzy, rzeczywiście stawali na rynkach i czekali, aż jakiś gospodarz ich najmie, ponieważ on potrzebował robotników. I rzeczywiście tak było. I tak samo jest tutaj. Po pierwsze, to jest czas, kiedy my wchodzimy jeszcze, mamy dużą nadzieję na świat, na to, że świat nas wypełni, świat da nam sens i tak dalej. I ktoś może nawet zostać tak do końca życia. Ale tutaj ta Ewangelia mówi o tym, że to jest pierwszy naturalny też etap, taki dużego zaufania względem świata, a później człowiek ma szansę pogardzić tym światem, bo tacy są chrześcijanie, naprawdę gardzą światem i to jest element chyba, jak mi się wydaje, taki element, który jest warunkiem do tego, żeby pójść za Panem Bogiem, nie oglądając się na ten świat, że a może coś tam da. Nie, naprawdę trzeba się przypatrzyć na ten świat i w sobie taką świętą pogardę też zbudować, dojść do tej świętej pogardy. I wtedy stają na rynku, wtedy są gotowi usłyszeć Ewangelię, która jest zachęceniem do zawsze, jest zachęceniem do wyjścia, do pracy, do tego, żeby zacząć ryzykować w Panu Bogu. I takim ryzykiem jest małżeństwo chrześcijańskie. To jest duże ryzyko, które opłaca się tylko i wyłącznie w Panu Bogu. Jest czymś takim, że w ogóle się nie oglądasz za siebie. Te ostatnie niedziele nas uczą czegoś takiego, co myślę, że nam się niesamowicie przydaje na co dzień. Nie oglądać się na ludzi. Forma przysięgi małżeńskiej, jak i kapłańskiej, czyli ten sakrament życia, czyli sposób, ta tajemnica życia z Panem Bogiem na sposób małżeński i kapłański są bardzo podobne, to znaczy nie oglądasz się na drugiego. Tutaj też chodzi o miłość, o dawanie dobra w sposób też bezinteresowny, dlatego, że spodziewasz się zapłaty od Ojca. Tutaj 100 razy i życie wieczne w przyszłości. Oprócz tego jest ten efekt życia wiecznego, że stajesz się, twoje życie, które jest w tobie, staje się naprawdę zależne od Ojca, a nie od świata. Nie od tego, co o tobie powiedzą, bo będą robić różne rzeczy. My w ogóle, jako chrześcijanie, my nie ufamy człowiekowi. W sensie samemu sobie, bez Boga. No i to nie jest coś nowego, ponieważ my na przykład, jak dwie osoby przychodzą do ołtarza i chcą wziąć ślub i jedna z nich mówi, że jestem niewierząca, ale chcę wziąć ślub katolicki, to my potrzebujemy dyspensy od biskupa do tego, żeby taki ślub udzielić. Więc my nie ufamy. Też jest taka odwaga, żeby powiedzieć, nie ufam. Pewnie, że nie. Na zasadzie swoich, bo ja pragnę, bo ja mam emocje, bo ja mam takie tam różne rzeczy. Ja rozumiem, ale nie ufam. Mam prawo też nie ufać. My sobie też nie ufamy bez Pana Boga. Bez Boga ani do proga, jak my to mówimy w naszej tradycji. I są te trzy etapy. Pierwszy to jest wtedy, gdy kochasz świat, masz co do niego jakieś takie złudne, płytkie nadzieje, że cię wypełni. Drugi to jest wtedy, gdy już stoisz w miejscu i nie wiesz, nikt cię jeszcze nie najął, nikt ci nie powiedział Ewangelii, nikt ci nie powiedział dobrej nowiny. Często jeszcze dana osoba nie jest w stanie przyjąć, bo jeszcze bardzo ufa światu. Drugi to jest wtedy, gdy już jesteś gotów usłyszeć Ewangelię, już jesteś w stanie usłyszeć to, że Pan Bóg cię najmuje do pięknej pracy. Jakbyśmy przeczytali to drugie czytanie z dzisiejszego dnia, tam święty Paweł ma w sobie bardzo dużo takich pozytywnych emocji i takiego dużej nadziei względem Chrystusa. Mówi tak, że odejść do Chrystusa zdecydowanie dla mnie lepsze, ale zostać tutaj na tej ziemi korzystniejsze dla was, więc on się nie może doczekać, bo Bóg go w trakcie jego życia prowadził do takiej pełni, do obfitości. I on tak rozumie chrześcijaństwo. Jest ten drugi etap, kiedy dajemy już się zatrudnić. Pamiętam, gdy Nergal podarł Pismo Święte na którymś ze swoich koncertów, bardzo dużo ludzi i myślę też słusznie i niesłusznie się gdzieś tam oburzyło na niego, no bo rzeczywiście to jest atak na to, co święte, więc pewnie, że to nas pobudza do emocji i to powinno jakieś mieć swoje konsekwencje, ale jest głupotą, jeśli patrzymy na niego, że on nadal nie jest dobrym materiałem na chrześcijanina. Że patrzymy na niego i mówimy, no nie, no taki gość to na pewno już się nie nadaje. A nasz biskup wcześniejszy mówi, dobry materiał na chrześcijanina. Nadal. I czasami chodzi właśnie o to, żeby nie zasmucić się, nie dać się w taką pracę szatańską, patrzeć na tych ludzi, którzy jeszcze nie dają się zatrudnić. Rób swoją robotę. Małżeństwo chrześcijańskie to są dwie przysięgi jednostronne. Ślubuję miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tam nie ma żadnego ale. Oczywiście tam prosimy o miłość wzajemną, ale to jest Twoje. Przestań się oglądać. My się oglądamy codziennie i przez to oglądanie na innych stajemy na samym końcu tej kolejki do Królestwa Niebieskiego. Zmarnowałeś swój dar. Jeśli dzisiaj, bo to chodzi o Twoje dzisiaj, jeśli dzisiaj przeżywasz tak swoje chrześcijaństwo, że gapisz się na innych, bo nie masz z nich czegoś tam, się spodziewasz, masz oczekiwania, porównujesz się, ty tyle pracowałeś, a oni tyle, to marnujesz ten dar Królestwa Niebieskiego, który mógłby się w Tobie rozwijać. To znaczy, czym jest Królestwo Niebieskie? Królestwo Niebieskie w nas to jest pokój, radość, pokój w Duchu Świętym, sprawiedliwość. To jest w Tobie, to ma być w Tobie, które też przekłada się na innych, pobudza innych do życia, takie jak Chrystus. Natomiast On nikogo nie przymuszał. I trzeba dać też wolność, że niektórzy dali się zatrudnić minutę przed swoją śmiercią. No, daj wolność. Pewnie, że napominam, mówię prawdę, ale czego ja mam po prostu w sercu siedzieć w sercach, umysłach tych innych ludzi? No właśnie, po co się patrzymy na innych? Chyba dlatego, że nie daliśmy się zatrudnić. Nasze życie nie jest zatrudnione ku jakiejś pracy, ku jakiemuś celowi. Bo w tych sakramentach naszych naprawdę chodziło o pewne zatrudnienie. Błogosławieństwa, które Pan Bóg mówi, 8 błogosławieństw, to są błogosławieństwa, które mówią o pewnym zatrudnieniu. Staj się ubogi, dlatego że dajesz innym. Wejdź w smutek, to znaczy gdzieś wchodź w te różne trudne sytuacje, które są też innych. Nie żyj tylko i wyłącznie sam dla siebie. Jeśli nie obumrzesz dla innych, to też nie wejdziesz w taki dialog z Panem Bogiem, w to, że Pan Bóg daje Ci tą obfitość. To jest chyba tylko jeden sposób na to, żeby Bóg nam zostawił tylko jeden sposób. To takie dawanie się dalej, dawanie się innym. Tylko że to są pewne etapy, żeby człowiek się przekonał, że może być powołany w sposób bezwarunkowy i mimo tego, że jest straszony tym, że czasami no, nie ma odpowiedzi dobra z drugiej strony, żeby nie oglądał się na innych. Tyle tygodni ostatnich niedziel uczy nas, żeby się nie oglądać na innych. To jest tak nam potrzebne do codziennego funkcjonowania. Codziennie się oglądamy. Myślę, że wszyscy się oglądamy codziennie. Dlatego ta Ewangelia mówi, że Pan Bóg wypłaca wszystkim. Nie patrz na to, kiedy kto został zatrudniony. Też to jest bardzo ważne, żeby nie przeżywać takiego miażdżącego, niszczącego smutku, jak na przykład dzieci wasze nie dały się zatrudnić w tym czasie, w którym trzeba, bo myśmy się spodziewali, że wtedy czy wtedy. Nie, robisz swoje, siejesz dobro, prowadzisz swoje życie duchowe, a wszystko inne będzie Ci dodane. Myślę, że ta Ewangelia jest dla nas bardzo ważna właśnie pod takim kątem, żeby stanąć z swoim sercem blisko Pana Boga, dać się zatrudnić w błogosławieństwach, dać się zatrudniać codziennie w dobrych rzeczach i widzieć też to, że Pan Bóg nam odpłaca. I co jest bardzo ważne, nie zasmucać się patrzeniem na innych. nie dać w sobie zniszczyć Królestwa Niebieskiego, które już się rozwinęło, już dostałeś swoją zapłatę, już się możesz nią cieszyć, a jest niebezpieczeństwo, że patrząc na innych możesz w sobie to stracić. I Chrystus mówi, pierwszy stał się ostatnim. Właśnie dlatego, że oczy ma wlepione, ogląda się za siebie. Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się obraca, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Królestwo Niebieskie wypada mu z rąk.